Próbuję się zmierzyć z pewnym wierszem. Dlaczego go wybrałem? Może na sam początek króciutko. Z powodu dwóch kwestii. Po pierwsze, jest to utwór niebywale pomysłowy, konceptualny, idealnie nadający się do lektury, robiący takie wrażenie przy pierwszej lekturze, ale też idealnie nadający się do interpretacji, albo generujący rozmaite sensy i znaczenia, które odsłaniają się jednak dopiero przy takiej nieco bardziej uważnej lekturze. Po drugie wybrałem go dlatego, że spotykają się w nim dwa motywy. Motyw śmierci i motyw domu. Oba te motywy są jakby kluczowe dla tej krakowskiej poetki. One są obecne w dziesiątkach wierszy, w tytułach tomów, w tytułach wyboru wierszy poetki Dom spokojnej młodości, tak się nazywał pierwszy wybór wierszy Ewy ale też oczywiście one były eksponowane w wielu recenzjach i omówieniach tej twórczości, i dość powiedzieć, że jeden z krytyków, nieco zirytowany powtarzalnością tych motywów, napisał, że powiedzieć by można, że podmiot liryczny wierszy lipskiej nosi w sobie śmierć, jak w kieszeni chusteczkę. Na szczęście, to już moja uwaga, od Kataru rzadko się umiera. Swoje opowieści spróbuję pokazać, jak splatają się te dwa motywy w jednym krótkim tekście i co z tego połączenia wynika. Zacznijmy jednak od lektury samego utworu. Mają go Państwo na ekranie, ale z mojej przynajmniej perspektywy, fajnie, jak on jakoś wybrzmi i dostaje takiego wsparcia, głosu. W dniu żywych, pisze poetka, umarli przechodzą na ich groby, zapalają neony i przekopują chryzantemy anten na dachach wielopiętrowych grobowców z centralnym ogrzewaniem. Potem zjeżdżają windami do swojej codziennej pracy, do śmierci. To jest czwarty tom wierszy, i od razu co rzuca się w oczy: przede wszystkim to, że wyobraźnia poetki może imponować, imponować pomysłowością. Która pozwala łączyć barokowy koncept. Część z Was pewnie zna taki sonet Andrzeja Morsztyna o tym, że lepiej być umarłym niż nieszczęśliwie zakochanym. To jest moim zdaniem jeden taki punkt odniesienia, dosyć drobny. Drugim punktem odniesienia są rozmaite historie o domu nawiedzanym przez umarłych. Jeżeli czytacie, Opowieści chociażby Edgara Poe, ale też innych romantyków, ten romantyzm będzie tutaj w dalszej części mojego wywodu dosyć, dosyć istotny. To doskonale ten motyw znacie, ale też pamiętajmy, że on jest obecny w dzisiejszej literaturze, w dzisiejszym kinie i jest jednym z najbardziej charakterystycznych motywów dla takiego gatunku jak horror. Wreszcie trzeci element. Przypominam, że czwarty zbiór Ewy Lipskiej ukazał się w 1968 roku. A to jest o tyle ważne, że wtedy na ekranach kin pojawił się taki klasyczny film George'a Romera, Night of Living Dead. Noc żywych trupów, potem mieliśmy chyba niedawno remake i o ile przyzwyczailiśmy się już do tego, że mamy mnóstwo filmów na temat żywych trupów, mamy seriale. Last of Us chociażby ostatni, to wydaje mi się, że jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do tego, że zombie zaczynają nam atakować również poezję. No więc tutaj macie taki wiersz, który mógłby stanowić egzemplifikację tej, tej tezy. Wyobraźnia poetki może imponować, ale może też przerażać. Jeśli obrazy tego wiersza poddamy wizualizacji, zaś opisaną w nim historię spróbujecie sobie po prostu wyobrazić. Świat jawi się tu przecież jako... Gigantyczny nekropolis, w którym mieszkania pełną funkcję grobów, domy grobowców, zaś osiedla cmentarz. Co ciekawe, do stworzenia tej wizji poetka nie potrzebowała efektów specjalnych, nie potrzebowała apokaliptycznego obrazowania, nie potrzebowała przerażających frenezją opisów czy ewentualnie scen. Wystarczyły dwie zyrodki, w sumie 10 wersów, ale też pewna zegarmistrzowska precyzja w kreacji świata, i aptekarska dokładność w doborze słów, co postaram się za chwilę udowodnić. To wszystko mogłoby jednak nie wystarczyć, gdyby nie pewien koncept, ufundowany na logice paradoksu i prawie analogii. Pierwsza z tych figur, jak napisał jeden z krytyków Krzysztof Biedrzycki, zdaje się być cechą charakterystyczną dla tej liryki w ogóle. Biedrzycki powiada tak: Wydaje mi się, że cała twórczość lipskiej osnuta jest wokół jednej centralnej kategorii jaką jest paradoks. Paradoks zrozumiany dwojako jako chwyt poetycki, ale i zasadnicza cecha przedstawionego świata. Prawność tego spostrzeżenia znakomicie potwierdza ten utwór, dlatego, że jest to utwór oparty na tkwiących w świecie przeciwieństwach i odpowiadających im w języku antynomiach. Mechanizm lustrzanego odbicia, chwyt odwrócenia, jakim posługuje się tu poetka, obejmuje zarówno pewne elementy językowego ukształtowania tekstu, jak i konstrukcję świata przedstawionego. W pierwszym przypadku, jak się domyślacie, chodzi o tytułową metaforę. Samo określenie święta Dzień Żywych powstało w wyniku zamiany jednego z członów Stałego Związku Wyrazowego Dzień Zmarłych i zastąpienie go jego antonimem. Ten zabieg, bardzo charakterystyczny skądinąd dla nowej fali, Lipska traktowana jest jako przedstawicielka tego grupowania, chociaż sama się od tego określenia dystansuje, ale ten zabieg doskonale pokazuje w planie języka to, to co ma również miejsce w świecie przedstawionym. Oto bowiem rzeczywistość wyłaniającą się z wiersza Lipskiej to taki swoisty świat na opak odwrócony. Chwyt odwrócenia nie ogranicza się tu bowiem do pojedynczych elementów, ale obejmuje całą zarysowaną w utworze sytuację liryczną. W konsekwencji uaktywniony zostaje szereg opozycji typu. Zwróćcie uwagę, życie, śmierć, żywi umarli, góra, dół, dzień żywych, dzień zmarłych, ciepło zimno, ale też praca i odpoczynek. W ten sposób niebyt zostaje obdarzony atrybutami bytu, zaś zmarli zachowują się niemal jak żywi. Niemal, bo w końcu trudno zupełnie zignorować różnice wynikające z odmienności scenerii. W odróżnieniu od tradycyjnego cmentarza, w tym futurystycznym nekropolis zapala się wszak nie znicze a neony. Zaś chryzantemy anten zastępują chryzantemy. To poetyckie wskrzeszenie zgodnie z logiką lustrzanego odbicia, jak i umieszczonym na grobach napisem. Byłem kim jesteś, jestem kim będziesz. Pociąga za sobą z kolei konieczność, jeśli nie uśmiercenia, to przynajmniej nadania żywym statusu umarł. W ten sposób dom, miejsce, które tradycyjnie kipi życiem, jawi się tu jako przestrzeń śmierci. Okazuje się grobem, czy mówiąc precyzyjniej, wielopiętrowym grobowcem, tyle że wyposażonym w centralne ogrzewanie. Nawet ten, wydawałoby się, bardzo drobny element, centralne ogrzewanie, znajduje swoje miejsce w strukturze opozycji. Wystarczy uświadomić sobie, że uzyskiwanie dzięki niemu ciepło znajduje swój antynomiczny odpowiednik w niskiej temperaturze, której przecież muszą być przechowywane ciała zmarłych. Zmarli wszak, to taki cytat. Z utworu Ewelipskiej Nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek. Nawet no zmarli, kochają zimno, kochają lodówki, kompresory, agregatory. Budują chłodnie, produkują futra, rękawiczki i nauszniki. W tym miejscu rodzi się pytanie o genezę konceptu opartego na zestawieniu domu i grobu, przestrzeni zamieszkałej przez żywych i terytorium zarezerwowanego dla umarłych. W tym miejscu przestaje działać ten mechanizm paradoksu, prawo odwrócenia, zaczyna zaś działać prawo analogii, czyli podobieństwo. Na jakiej zasadzie? Co ma wspólnego dom i grup? Odpowiedź podsuwa zarówno egzotyczna kultura, jak i rodzima tradycje. Podpowiadają rzeczywistość, ale też opisujący ją język. Zanim człowiek zaczął budować dla żywych, budował dla bogów i zmarłych. Od piramidy po hypogeum, od mauzoleum po stele, od tumulusa po kryptę. Architekci grobów tworzyli we wszystkich wymiarach, jakimi może poszczędzić się architektura Rzymu. To słowa Żana Brechanta, autora książki Thanatos, którą skądinąd bardzo wam polecam. Do tego wyliczenia swobodnie można dodać jeszcze określenie domus Aterna. W ten sposób starożytni Rzymianie tym określeniem posługiwali się w odniesieniu do grobowców. Ale też możemy sobie zacytować fragment 48 Psalmu, w którym czytamy, a groby będą ich domami na wieki. Brew pozorom. Ten typ myślenia nie ogranicza się do zamierzchłej przeszłości i ma swój rodzimy odpowiednik, co potwierdza poniższy fragment powieści Kamienia na kamieniu Wiesława Myślowskiego. To jest taka powieść, która nam rekonstruuje świat ludzi żyjących na roli, ale równocześnie posługuje się chętnie rozmaitą symboliką i z samego początku chciałbym drobny fragment wam tu zaproponować. Wybudować grup. Tak się tylko mówi, ale kto nie budował, ten nie wie, co taki grób kosztuje. Prawie tyle, co dom. Choć grób mówią też dom, tyle, że na tamto życie. Bo wieczność, nie wieczność, a swój kąt człowiek powinien mieć. Tyle myśliwski. Ten typ myślenia znajduje też symboliczny odpowiednik w architekturze nowoczesnych miast i metropolii w strukturze cmentarzy. Niejednokrotnie ich układ przestrzenny. Stanowi coś w rodzaju kopii przestrzeni miejskiej. Zwróćcie uwagę, mało zieleni, mnóstwo uliczek i ścieżek, ciasna zabudowa, epigrafika nagrobna sprowadzająca się do roli swoistych wizytówek oraz nagrobki przypominające małe domki, wśród których grobowce i takie kapliczki wyglądają niczym bloki czy wieżowce. To właśnie ten typ cmentarzyn zasługuje na określenie nekropolio, czyli miasto umarłych. To wyobrażenie, szczególnie że musimy pamiętać, że Lipska jest poetką zorientowana, zorientowaną przede wszystkim e, raczej na słowo, znajduje też swój ekwiwalent, swój odpowiednik w świecie języka. Oto istnieje taka popularna łacińska maksyma, którą czasami wędrując przez cmentarz zobaczyć na e, wielu nagrobkach. Rip, requiescat in pace, tak? Jakby odpoczywaj w pokoju, niech spoczywa w pokoju. E, ta łacińska formuła. W polszczyźnie nabiera pewnej dwuznaczności. Wprowadzają ostatni, będący homonimem, wyraz pokój. W języku oryginału jednoznacznie odnoszący się do łagodzącej grozy śmierci religijnej retoryki, wiecznego odpoczynku, którego nikt nie powinien zakłócać. W przekładzie ta jednoznaczność jednak znika, zaś obok przywołanego powyżej znaczenia pojawia się inne, gdzie pokój odnosi się nie do stanu danej osoby, lecz do miejsca, w którym ona przebywa. To wyjaśnienie wyda się bardziej prawdopodobne, jeśli tylko odwołamy się do innej grubowej inskrypcji. Ona jest trochę rzadziej spotykana, ale gdybyście poszli na cmentarz, gdybyśmy się udali na cmentarz, to pewnie też byśmy taką znaleźli. Tę inskrypcję to Deo Optimo Maximum, Bogu Najlepszemu Najwyższemu, którego inicjalne litery układają się w skrót DOM. Martwe języki mają jednak to do siebie, że nie zawsze są rozumiane przez żywych. Tak bywa i w tym przypadku. Jak pisze Jan Kolbuszewski, badacz cmentarnej semantyki, współczesna subkultura cmentarza nie rozumie sensu dawnych form. Stąd stale obecny na dawnych nagrobkach skrót DOM rozumiany jest jako dom. Stąd na wystawnych grobowcach pojawiają się absurdalne w istocie napisy: Dom rodziny X albo domek wiecznego spoczynku rodziny Y. Jeżeli zerkniecie do książki Kolbuszewskiego, to znajdziecie takie zdjęcia, gdzie on pokazuje, że. No właśnie, ktoś nie rozumie tego łacińskiego skrótu i traktuje ten Deo Optimo Maximo jako po prostu dom. W oczekiwanie na rajski pobyt zmarłych nie zapatruje się, tak jak niegdyś, w pożywienie i kwipunek na drogę, zaś grobowców nie wyposaża się w centralne ogrzewanie czy chryzantemy anten, które obok funkcji zdobniczej mogłyby służyć ewentualnej komunikacji. Nie znaczy to jednak, iż w przedstawianych obecnie grobach nie bierze się pod uwagę właściwości raczej potrzebnych żywym niż umarłym. Taki jak komfort, przestrzeń czy wygoda. Znowu fragment z powieści Myśliwskiego. Tak samo kwatery porobiłem osobne, rozdzielone ściankami, szerokie, bo nie cierpię ciasnoty nawet w grobie. Kwater jest 8, 4 na górze, 4 na dole. Tyle wyliczyłem, że powinno być dla najbliższej rodziny. Skądinąd w takiej książce Luisa Vincenta Tomas'a Jak trup? możecie znaleźć informację, że w Stanach Zjednoczonych produkowane są tak zwane trumny ratunkowe, które są wyposażone w butle ze sprężonym powietrzem. Telefon, który pozwala się skontaktować z najbliższym komisariatem i który działa przez długi, długi, czas. Ta trumna ratunkowa zawiera również pewną ilość wody i pożywienia. Także, jak widzicie, przemysł funeralny świetnie się rozwija. Dzień Żywych i Dzień Zmarłych łączy jednak nie tylko opisana powyżej analogia. Łączy je również sfera obrzędowości. Choć więc metamorfozie ulegają bohaterowie liryczni, czyli zmarli zastąpili tu żywych. Choć zmienił się czas, dzień żywych, zmieniło się miejsce, blok zamiast cmentarza, to jednak sens Dnia Żywych i Dnia Zmarłych zdaje się być taki sam. Jaki? Znowu odpowiedź podsuwa mi Kolbuszewski, tym razem w innej książce zatytułowanej po prostu Cmentarze, pisze tam tak. Cmentarz jest przestrzenią pamięci, jest przestrzenią kreującą osobliwą wspólnotę żywych i umarłych. Cmentarz odznacza się osobliwą zdolnością więziotwórczą, buduje bowiem owo wspólnotę tych, którzy już zeszli z tego świata oraz żyjących, będących przecież tutaj, zwłaszcza tutaj, przyszłymi umarłymi. Jak będziecie szli na cmentarz, to możecie w ten sposób o sobie pomyśleć. W poetyckim świecie Ewy Lipskiej to nie żywi pamiętają o umarłych, lecz zmarli, zgodnie z tą logiką paradoksu, o której wcześniej mówiłem, pamiętają o swoich żyjących bliskich. Co więcej, traktują ich jako umarłych. Pora najwyższa, żeby spróbować się zastanowić nad sensem i celem tych wszystkich zabiegów. Słowem, czas postawić tylekroć wykpione pytanie, co poetka chciała w ten sposób powiedzieć. Szkolny, wręcz belferski charakter pytania usprawiedliwia dydaktyz zawarty w odpowiedzi. Po pierwsze, ten mechanizm odwrócenia służy tu uświadomieniu tak wypieranej przez dzisiejszy świat myśli o chwilowości pobytu człowieka na Ziemi o temporalnym aspekcie ludzkiej egzystencji, która tak doskonale oddaje cytowana już wcześniej Maksyma, skonjurionot kapitalna. Byłem, kim jesteś, jestem, kim będziesz. W tym kontekście wierszlipskiej w nieco przewrotny sposób przywołuje topos, który znają Państwo, czyli topos memento mori, stając się równocześnie poetyckim mini-wykładem Ars Morienti, czyli sztuki umiera. Po drugie, i tu odwołuję się do tej książki Tomasa. Jeśli jedno z wielkich odkryć współczesnej tanatologii polega na odrzuceniu radykalnej dychotomii, czyli życia i śmierci, to wiersz lipskiej jest doskonałym przykładem na temat e, takich rozważań, na temat płynności tych dwóch stanów. Po trzecie, wreszcie, w ten sposób poetka przypomina o istnieniu wspólnoty, w którą tak wierzyli romantycy. Święto dziadów odwołuję się teraz do słów Doroty Siwickiej było spotkaniem widzialnego z niewidzialnym w którym poprzez śmierć ujawniony zostaje duchowy wymiar ludzkiej egzystencji. W tym wymiarze żyją nie tylko żywi, ale i cieleśnie zmarli. Duchy zawieszane między piekłem, niebem, a ziemią przekazują zebranym prawdę o istnieniu rozciągającym się ponad śmiercią. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę, to jakby ważne, że dziady jesienne, których odpowiednikiem jest obecny Dzień Zmarłych, obchodzona nie na cmentarzach, lecz pierwotnie w domach, chatach, wśród najbliższych, to w takiej sytuacji opisane w Dniu Żywych Święto śmiało można by nazwać współczesną wersją tego pradawnego obrzędu. Współczesną nie tylko dlatego, że odbywającą odbywające się na dachu wielopiętrowego grobowca, w blasku neonów, a nie świec, w gąszczu chryzantemowych ant. Technologiczny postęp jest tu znakiem zmian znacznie poważniejszych. O ile bowiem tamten obrzęd, czyli obrzęd dziadów, oparty był na wierze w istnienie łączności między światem żywych i umarłych. To utwór Ewy Lipskiej jest raczej antydziadami. Antydziady Lipskiej nie nie pozostają wątpliwości, iż współcześnie nad ideą Wspólnoty dominuje idea podziału. Więcej można powiedzieć, że prawo wykluczenia. I znów tu sięgam do książki Tanato z Brehanta, który powiada tak: W naszych czasach przeważa idea segregacji. Umarli z jednej strony, żywi z drugiej. Tę dyskryminację można usprawiedliwić higieną i ekologią, lecz z jej powodu Kult zmarłych traci na świeżości i spontaniczności. Mógłbym tutaj jeszcze zacytować słowo Jana Baudillard'a, takiego francuskiego filozofa, który mówi o cmentarzach, że to są takie modelowe getta, getta archetypowe, jedne z pierwszych. Zmarli odwiedzający groby żywych nie próbują nawiązać z nimi jakiegokolwiek kontaktu, zaś wykonane przez nich gesty Zdają się być lustrzanym odbiciem równie pustych i pozbawionych głębszego znaczenia gestów tych żywych, którzy 1 listopada zgodnie z nakazem tradycji, ale bez jakiejkolwiek refleksji zjawiają się na cmentarzu. Myślę, że Państwo doskonale czasami takie sytuacje zauważają, kiedy odwiedziny na cmentarzu stają się w gruncie rzeczy pretekstem do tego, żeby pokazać nową garsonkę czy nowe futro, chociaż ostatnio w listopadzie jest dosyć ciepło. Natomiast jest to pozbawione jakiegoś głębszego sensu. Tym, co tak rygorystycznie oddziela świat żywych od świata zmarłych, jest oczywiście doświadczenie śmierci. O ile jednak śmierć pozostaje niezmienna, zmianie ulega stosunek człowieka do tego doświadczenia. Dla przeciętnego romantyka, czy uczestnika ludowego obrzędu dziadów, jak pamiętacie, drugą część tego utworu Mickiewicza, śmierć była czymś fascynującym, ale też zwyczajnym. Dla współczesnego człowieka śmierć jest czymś, co się ukrywa wypiera ze świadomości otaczającego świata, ewentualnie nadaje się mu figurę żywego trupa. Przeciętny mieszkaniec wielopiętrowego grobowca z centralnym ogrzewaniem, zapytany przez sąsiada w windzie, co sądzi o życiu pozagrobowym, odpowiada to tylko wyjście awaryjne. To są słowa Ewy Lipskiej. Czy w takim razie jest śmierć dla zmarłych? Dzień żywych pokazuje, iż jest ona czymś zwyczajnym, wpisanym w codzienność, normalnym składnikiem życia po życiu. Zacytujmy jeszcze raz Lipsko. Potem zjeżdżają windami do swojej codziennej pracy, do śmierci. Śmierć tradycyjnie oswajana łagodzącym jej dramatyzmem określeniem wiecznego odpoczynku. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie, prawda? Mam taką formułę z modlitwy. Odpoczynku po trudach i znojach życia. Tutaj okazuje się codzienną pracą. Jako? Na czym ta praca miałaby polegać? W tym miejscu wiersz się urywa. Lipska nie, nie odpowiada. Natomiast zaczyna się praca wyobraźni. Poetka unika odpowiedzi, moglibyśmy powiedzieć, zupełnie jakby groza tego, co mogłaby zobaczyć, odebrała jej mowę. Wstrząsający opis tej pracy daje za to Jacques Bryhand, właśnie w cytowanym Tanatosie, książce, którą Wam gorąco polecam. Brychant napisał tam taki fragment zatytułowany bardzo adekwatnie do tego, że mamy mówić tutaj o pracy, no więc fragment nosi tytuł Fabryka bez lokautów i bez strajków. I pisze tak. Aktywność biochemiczna tej flory bakteryjno-pleśniowej pochodzenia glebowego jest niezwykle intensywna. Wszystkie te drobne ustroje walczą o życie, na nie przyszła kolej. Ponadto ci robotnicy, którzy nie czekali na wynalezienie przodownictwa pracy, są w najwyższym stopniu wyspecjalizowani. Podział zadań graniczy z cudem. Wszystkie procesy niszczenia, jakie tylko można sobie wyobrazić, wykonywane są przez różne gatunki, przez różne rody, powiedzmy, ekipy remontowe. Jedne porywają się na białka, inne rozszczepiają tłuszcze, jeszcze inne redukują cukry. Fabryka ta jest ta olbrzymia, a w tej tośmowej produkcji azotu każdy robi to, co do niego należy, w momencie, kiedy przychodzi jego kolej. A myśl o tym jest tak zasmącająca, tak nieznośna i nie do przyjęcia. Że łatwo zrozumieć, iż wielu, nawet wśród biologów, nie może się pogodzić z tym, że człowiek, ty, ja, to tyle i tylko tyle. W tym kontekście pocieszające jest to, to że ta codzienna praca nie trwa specjalnie długo. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że Was nie przestraszyłem i że udało mi się odsłonić dzięki temu tekstowi parę tajemnic które lis Lipska ukryła w tym tekście. Dziękuję pięknie.